Poranek dla IndyCage.pl, ze mną jest Szymon Bajor. Witamy siebie, tak, witamy was wszystkich po ceremonii wyważenia, która się właśnie przed chwilą odbyła. Jak humor? Myślę, że dobrze, no, jak widać dopisuje humor, także mam nadzieję, że ten humor będzie dopisywał już do samej walki, tak już zostanie i zrealizuje jutro swój plan. Słuchaj, losy twoje, jeżeli chodzi o ostatni przebieg na Fenie, troszeczkę przeplatane, były wzloty, były upadki. No i jak to się wpisuje w twoją narrację i ten występ, który masz jutro? To jakieś, robiłeś sobie jakieś przemeblowanie w głowie? No, nazwajmy rzeczy po imieniu. No, przyszedłem do Fenu, miałem już dwie wygrane z rzędu. No i niestety ostatnia walka, bardzo pechowa dla mnie, zakończyła się bardzo szybko. Nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu spadłem z konia, tak łatwo mówić. Teraz wracam po prostu, może nie wracam, bo ja nie byłem za światami, tak, także po prostu przyszedłem dalej kontynuować swoją karierę. Poukładałem sobie to wszystko w głowie. Mam nadzieję, że teraz koncentracja nie zawiedzie, będę skoncentrowany tylko na moim przeciwniku najbliższym i na razie inne walki z przodu i te z tyłu, które były, zostały po prostu zamknięte drzwi za nimi. Staram się nie wracać już do nich i koncentrować się tylko na pojedynku, który czeka mnie jutro. A co do tego pojedynku, który cię jutro czeka, co możesz powiedzieć o swoim rywalu? Czy jakoś specjalnie szukałeś informacji na jego temat? Jak wyglądały przygotowania tym razem? Oglądałem jego pojedynki, dużo ich nie ma na internecie, niestety, takich tych świeżych. Oglądałem jedną przegraną chyba 2-2,5 roku temu, toczona była na dystansie 3 rund, no to wiem, że po prostu kondycyjnie ciężko będzie go zajechać, mimo tej wagi, którą nosi na sobie, jest dobrze kondycyjnie przygotowany, potrafi wykorzystać tą swoją wagę, dobrze dociska, klinczuje, obala, także to są jego plusy, to są jego atuty. Z szybkością może troszkę jest gorzej. Ostatnie chyba ma tam 4 czy 6 zwycięstw z rzędu. Nie oglądałem jakoś tam strasznie jego pojedynków. Mniej więcej chciałem tylko zobaczyć, czego mogę się spodziewać. Dla mnie teraz to jest przeciwnik po prostu jak każdy inny, który gdzieś tam będzie mi stał na przeszkodzie. Traktuję go po prostu, że jest taki jak inny. Tak? Ma głowę, tułów, dwie ręce, dwie nogi i walczymy już jutro. Ty jesteś reprezentantem takiej kategorii wagowej w MMA, która rządzi się troszeczkę innymi prawami, jakby rozpatrując wszelkie inne. I powiedz, jak to wyglądało tym razem? Przygotowanie chodzi mi pod kategorię wagową. Tak, no tutaj jak już dostałem informację, że Tassilo będzie moim przeciwnikiem, no musiałem troszkę pojeździć po Polsce, poszukać tych takich ciężkich przeciwników, tak? Tassilo, tak jak powiedziałem wcześniej, lubi klinczować, lubi obalać. Nie mam na co dzień w klubie przeciwników powyżej 120 kilo i gdzieś tam trzeba było ruszyć w Polskę i po prostu ich poszukać, żeby nie było to dla mnie zaskoczenie, jak 120-kilowy chłop obali mnie i nie będę mógł spod niego wyjść. Myślę, że zadanie od robiłem, udało mi się znaleźć tych przeciwników, sparowałem z takimi, wiem jak zachować się w klinczu plecami do siatki, wiem jak obrócić, wiem jak obalić takiego przeciwnika i myślę, że też wiem jak spod niego wyjść. Wiem, że nie jest, doświadczyłem to na własnej skórze, że nie jest lekko, jest troszkę, trzeba troszkę więcej włożyć w to energii i trzeba po prostu wykorzystać w tym przypadku brak mobilności przeciwnika, już wiadomo, siłą ciężko mi będzie to wyjść, ale myślę, że będę zdolny wykorzystać brak mobilności przeciwnika i będzie mi się to udawało. Chociaż nie zakładam, że taki scenariusz będzie miał miejsce, ale na wszelki wypadek myślę, że zapoznałem się z tym w okresie przygotowań i nic mnie nie zaskoczy. Wiesz, mówiłeś, że tak nie za bardzo się przygotowałeś, ale tutaj sypiesz bardzo dużo konkretami o swoim tutaj przeciwniku. Dużo wiesz, naprawdę dużo. Wiem o nim, że właśnie że jest po prostu ciężki. Wiem o nim, że lubi walczyć w klinczu. Wiem, że lubi przy ścianie obalać. Może boi się boksu i czuje się po prostu bezpieczniejszy w klinczu. I na chwilę obecną tyle wiedziałem na jego temat. I już wiedziałem po prostu, jak sobie te przygotowania poukładać. Czyli tak naprawdę na zdrową logikę wynika z tego, że po prostu uwielbia wykorzystywać swoją tężynę. Dokładnie tak. Jest to zawodnik właśnie, który w perfekcyjny sposób wykorzystuje po prostu swoją masę, swoją siłę. Może ma krótszy zasięg będzie miał ode mnie, tak? Jest to zdecydowanie niższy. Pewnie na szybkości też to może będzie troszkę mniej mobilniejszy na tych nogach. Dlatego szanse, które szuka w swojej walce, to jest właśnie poprzez klincz. Robi to bardzo mądrze, bardzo fajnie dochodzi do tego klinczu, bardzo fajnie obala, bardzo fajnie zamęcza przeciwnika. Także jestem na to
to gotowy. Przerobiłem w okresie przygotowawczym z ciężkimi przeciwnikami i myślę, że tutaj no, nie dam mu się zaskoczyć. A jeżeli chodzi o takie najświeższe kwiatki na polskim rynku MMA właśnie w twojej wadze, to czy oglądałeś ostatni występ Filipa Stawowego na Babilonie? Tam było dużo, duże, ostre, takie mięsiste wymiany ciosów i szala się w wiele stron przechyliwała, ostatecznie na korzyść Filipa, młodego, perspektywicznego. Jakie masz zdanie o nim? Tak, oglądałem pojedynek, bardzo fajny pojedynek, ja zawsze, no, jak mam tylko okazję, mam na... Czy nie uciekasz nam? Dobrze. Jak mam okazję, mam czas, to zawsze oglądam walkę Filipa, staram się oglądać na żywo, bo naprawdę daje dużo emocji, tam nie ma żadnej kalkulacji, tam nie ma myślenia, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca, po prostu idę, walczę i daję z siebie wszystko, także fajnie to robi, wychodzi mu to, widziałem tą ostatnią walkę i naprawdę no, dużo przetrwał, widać, że jest w stanie dużo przyjąć i jest w stanie oddać, mierzyć się z mocnymi przeciwnikami. Też miałem okazję trenować z Filipem na jednym z obozów Łukasza Bosackiego w Witkowie, także może nie znamy się, tam jakiegoś kontaktu nie utrzymujemy, ale na masie już spotkaliśmy się nieraz, trenując ze sobą. No, wiesz, no, tych ciężkich w Polsce nie ma na tylu, jest troszkę okrojona liczba, także każdy z każdym się tam mniej więcej zna i już trenował razem, także ja mu kibicuję, super walka. Jasne, Szymon, bardzo Ci dziękuję za tę bardzo analityczną rozmowę i trzymamy kciuki za jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję.